Duersów szukamy wszędzie, nawet na takiej wysokości. Dziś spotkaliśmy Batona, którego poznacie za chwilę, a na razie udamy się poszukać innych ludzi z pasją. Dwa kółka to jest twoja pasja? Tak, dwa kółka oraz wiele innych rzeczy, ale dwa kółka przy takiej pogodzie to jest pierwsza klasa. Szukamy ludzi z pasją, widzimy, że coś malujecie. To jest wasze hobby, pasja? Hobby i tak, bez tego nie możemy żyć. Nie da się po prostu. A co najbardziej lubicie malować? Teraz baletnice, koleżanka maluje kotki. Można się wozić kabrioletami, można się wozić kombiakami, a tu mamy piękny amerykański samochód. Zapytajmy właściciela, czy to jest jego pasja. Dzień dobry. To jest pana fura? Tak, moja. I co to jest, proszę nam powiedzieć? To jest Cadillac Fleetwood z 60 roku. Stare samochody, oldtimery, to jest pana pasja? Tak, moja pasja. Od 5 lat zajmuję się tym, jestem kolekcjonerem. Where are you from? Where? Estonia. Estonia. Is this your passion? Do you do this for a living? Yeah. Not for a living, but just for fun. How long did you come to Poland? For a couple of days. Actually, we are going to go to Prague on Sunday. I see you're a pilot, yeah? I'm not a pilot, I'm an aerial photographer. What's your passion? Was my passion traveling. Traveling for photography. Znaleźliśmy trzech pasjonatów, którzy wyrażą swoje zainteresowania hobby w postaci tatuażu. Niepermanentnego, zmyją to zapewne. Chociaż może jeżeli to jest ich prawdziwe hobby, to zostawią sobie na dłużej. Do wygrania mamy tablet. Trzy, dwa, jeden, stop! I mamy zwyciężczynię, dziewczynę, która swoim dziełem, swoją pasją przekonała tatuatora Batona. Słuchajcie, pierwsza nagroda, pierwszy raz też wygrałam. Tatuowania do pewnego momentu można się nauczyć, ale myślę, że to jest tylko do pewnego momentu. Jednak jest potrzebna taka Boża iskierka, która gdzieś to jest tam w głowie. Cześć, nazywam się Baton. A moją pasją jest tatuowanie. Tatuowaniem zajmuję się od jakichś 16 lat. Tatuaży robię bardzo dużo. Do każdego podchodzę bardzo indywidualnie. Chciałbym, żeby każdy z moich w zasadzie klientów miał na sobie małe dzieło sztuki. No i jakby naznaczam go trochę sobą, bo każde jest niepowtarzalne i każdy przechodzi przez moje ręce. Myślę, że na najlepszy tatuaż dopiero czekam, albo dopiero szukam inspiracji na coś takiego. A może zrobię go jutro, nie wiem. To może się zdarzyć kiedykolwiek.